Dobra, intro było fajne, ale temat już nie jest taki rock'n'rollowy, no ale po kolei. Oglądam sobie ogólnie ostatnio The Office, nie wiem jak to się stało, że wcześniej tego nie widziałem. I tam główną rolę kierownika całego biura odgrywa Steve Carell. I on gra takiego gościa, któremu wydaje się, że jest alfą i omegą, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że jest zupełnie na odwrót. I Ciemna Noc Dłuższy działa trochę podobnie. Już tłumaczę o co mi chodzi. Wyobraź sobie, że... Tacy ludzie jak ten kierownik, którego gra Steve Carell istnieją również w rzeczywistości. No ale to no, nie musisz sobie tego wyobrażać. Ludzie są po okay, prostu so różni. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, czy nie jest tak z tobą samym? Bo wiesz, patrzeć na kogoś i się z kogoś śmiać jest łatwo. Ale czy spojrzałeś w taki obiektywny i w 100% szczery sposób kiedyś na siebie? Wyobraź sobie, że jesteś właśnie taką postacią serialu o nazwie Życie. Jaką jesteś postacią? I żeby... Ta cała ciemna noc duszy mogła mieć miejsce, musi wydarzyć się w twoim życiu coś, co po prostu pobudza twoją świadomość i pokazuje prawdę taką, jaka jest. I to uruchamia cały proces. Najczęściej musisz wyjść z jakiegoś schematu albo rzucić starą pracę, którą już miałeś rzucić nie wiadomo ile lat, zerwać z dziewczyną, z którą jesteś, a nie do końca chcesz z nią być. Pobudek może być naprawdę wiele. I zapytasz mnie teraz pewnie, no okej, okay, tylko czemu to się nazywa ciemna noc duszy? Przecież to brzmi jak kryzys egzystencjalny, depresja, załamanie nerwowe. Czy to nie jest to samo? No właśnie, nie do końca. W wyniku tego procesu stajesz się na powrót takim naturalnym sobą, jakkolwiek by to nie brzmiało. I co mam na myśli mówiąc naturalny ja? Jako ludzie lubimy często stawiać się ponad naturą, jakbyśmy nie byli jej integralną częścią. Ale wyobraź sobie, że zostajesz wypłukany ze wszelkich poglądów, wychowania, przekonań, schematów, tego, że coś jest dobre, coś złe, że coś można, czegoś nie można, coś powinieneś, które dostajesz od rodziców, społeczeństwa czy środowiska, w którym się wychowałeś. I jesteś na powrót po prostu sobą. Bo inaczej to tak jakby chcieć wmówić kotu, że powinien być psem, ja by się nie starał, ile by z siebie nie dawał. To po prostu nie zadziała. Zagadnienie jest ogólnie bardzo obszerne. Na jego temat powstała niejedna książka. Mi w przejściu całego procesu bardzo pomógł kanał pana Trevora Isley, do którego daję link w opisie. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.